Polski rząd blokuje Chińczyków. Unia Europejska jest na tak dla nowego planu Marshalla. Wiemy, kiedy będą otwarte galerie handlowe. I na koniec, w ramach ciekawostki dnia, wiemy dużo więcej o technologii 5G w Polsce. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry. Dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy, jest piątek, godzina 18, więc będzie rozstrzygnięcie konkursu z Planety Faktów na 3 bony na Allegro o wartości 100 zł każdy na dowolne zakupy na koniec tego materiału. Ale co więcej, wprowadzamy także kolejny konkurs dla wszystkich innych widzów, którzy jeszcze nie mieli okazji zasubskrybować naszego kanału, bądź na bieżąco. Jeśli jeszcze nie jesteście aż tak na bieżąco, żeby go subskrybować i wcisnąć dzwoneczek, to teraz macie niepowtarzalną szansę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, koniecznie zrób to już i napisz koniecznie o tym w komentarzu pod tym filmem, a również będziesz miał szansę na wygranie jednego z 3 bonów na dowolne zakupy w serwisie Allegro. Serio. Więc oglądaj ten materiał do końca. Na koniec powiemy szczegóły dotyczące tego konkursu, ale teraz już możesz to zrobić, żeby przypadkiem nie zapomnieć. Subskrypcja i komentarz. A teraz zaczynamy już pierwszy temat. Starania poszczególnych państw o produkcję krajową, o ściąganie jak najlepszej jakości sprzętu z całego świata są dzisiaj priorytetem wszystkich rządów. W piątek rząd ma zatwierdzić wstępnie program blokowania przejęć polskich firm przez kapitał spoza Europy, ogłosiła wiceminister i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Z powodu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa wycena wielu polskich firm spadła i na przykład kapitał chiński mocno ostrzy sobie na nie zęby. Jak jednak zapewniła Emilewicz, polska gospodarka pomimo trudności nie jest na sprzedaż i nie będzie na pewno bardzo długo. Rząd Mateusza Morawieckiego zamierza wprowadzić zasadę, zgodnie z którą jeśli inwestor spoza europejskiego obszaru gospodarczego będzie chciał przejąć polską firmę, będzie musiał też uzyskać na to zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obostrzenie nie będzie dotyczyć oczywiście firm ze wszystkich branż, a jedynie z branż najważniejszych. Tworzymy katalog branż, które określamy jako dziedziny strategiczne dla interesu państwa, ogłosiła Jadwiga Emilewicz. Za strategiczne uznane zostały, jak przekazała wicepremier, branże takie jak energetyka, medycyna, farmacja, żywność, transport i telekomunikacja. Co jednak istotne, rząd nie będzie na razie blokować przejęć giełdowych. Tego typu rozwiązań w tej propozycji jeszcze nie mamy, przyznała Emilewicz. I jest to, jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, pewna luka w tym systemie. I dla nas również ten test sprawności jest rzeczą, na którą kładę ogromny nacisk. O ekspansji Chińczyków na europejski rynek mówiliśmy już więcej w tym odcinku i ostrzegaliśmy przed taką ewentualnością. W tym materiale zastanawialiśmy się również, jak na pandemię Chińczyków przygotują się Polacy. No i proszę, już obserwujemy pierwsze kroki. Widać, Mateusz Morawiecki uważnie ogląda nasz kanał. I tak, panie premierze, pan też może wziąć udział w konkursie. Trzeba tylko zasubskrybować. Miejmy tylko nadzieję, że ta tama będzie solidniejsza niż tarcza antykryzysowa, bo Chińczycy już ostrzą sobie zęby, jak mogliśmy usłyszeć, i przedostanie się przez tamę może nie być dla nich większym problemem. Zwłaszcza, że w tym systemie niczym w jamie ustnej Karolaka są zauważalne luki. Wcześniej podobne kroki podjęły już Niemcy, o czym zresztą informowaliśmy was już w tym samym filmie, także serdecznie was do niego zapraszam. Tymczasem warto zastanowić się nad problemem, o którym się nie mówi, bo tak z punktu widzenia gospodarczego bezpieczeństwa kraju jest on raczej niekorzystny. Ale spróbujmy na ten moment wejść w buty właścicieli tychże branż, które wymieniliśmy, bo przecież oni też stoją teraz na skraju bankructwa. Jakakolwiek pomoc ze strony rządowej może okazać się co najmniej niewystarczająca. Czy zatem, kiedy taki jeden z drugim Chińczyk wyciągają do nich, jakby nie było, pomocną dłoń, bo dzięki wykupieniu ich marki oni będą mieli kapitał na przeżycie i ewentualne założenie nowego branżu, a polski rząd na to nie wyraża zgody? Czy nie jest to działanie wbrew interesowi obywateli? Taka tam zagwozdka dla was. Dajcie koniecznie znać w tej ankiecie, co wy w ogóle o tym myślicie. Podzielcie się także swoją opinią w komentarzach, bo jest to niezwykle ciekawy temat i ja jestem niezwykle ciekaw waszej opinii. Ale jak się jednak okazuje, przed problemami gospodarczymi będziemy bronili się także i wspólnie w ramach całej Unii Europejskiej. If there's one thing that is more contagious than this virus, it is love and compassion.
and in the face of adversity. Unijne kraje zgadzają się na utworzenie funduszu odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel na zakończenie unijnego szczytu w tej sprawie. Wcześniej wskazywał, że rozwiązania dla europejskiej gospodarki miałyby przypominać plan Marshalla. Szef Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że unijni przywódcy z 27 krajów osiągnęli porozumienie w sprawie utworzenia funduszu odnowy, który ma ratować gospodarkę Unii Europejskiej po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Charles Michel przekazał również, że Komisja Europejska została poproszona o przygotowania założeń funduszu odnowy, dotyczących jego kształtu i sposobu finansowania. Powinien on być wystarczająco duży, by wesprzeć te sektory i części Europy, które zostały najbardziej dotknięte przez kryzys. Dlatego poprosiliśmy Komisję Europejską, by przeanalizowała potrzeby i natychmiast przygotowała propozycje będące odpowiedzią na wyzwania, którym musimy stawić czoła, powiedział szef Rady Europejskiej. Przed rozpoczęciem szczytu Unii Europejskiej zapowiedział, że nowy plan Marshalla i bezprecedensowe inwestycje pomogą odbudować unijną gospodarkę. Jakimi środkami będzie dysponował Fundusz Odbudowy? Nie rozmawiamy o miliardach, ale o bilionach euro w odpowiedzi na kryzys, podkreśliła szefowa komisji Ursula von der Leyen. Z nieoficjalnych informacji wynika, że miałby on wynieść do 2 bilionów euro i być połączony z unijnym budżetem po 2020. Dodatkowo, jak informowała dziś brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, komisja chce pożyczyć na rynkach finansowych ponad 300 miliardów euro i za pomocą inżynierii finansowej wygenerować fundusz do 2 bilionów. Companies and people urgently need cash. The best way to proceed is to urge national central banks to provide credit at a zero interest rate. Kiedyś plan Marshalla wprowadzany był po kilkuletniej wojnie, a dziś mamy podobny scenariusz po kilku miesiącach. Bez wojny. No, nie wiem, brzmi to strasznie, ale być może nazwa jest tylko symboliczna. Teraźniejszy plan będzie zupełnie inaczej wyglądał pod względem strukturalnym. Albo po prostu globalny kryzys zbliżał się nieubłaganie, a koronawirus tylko obnażył słabość europejskiej czy też światowej gospodarki. Bo w sumie pokazuje to też case z Chińczykami, gdzie przy kilkumiesięcznym postoju mogą oni praktycznie przejąć połowę europejskich spółek. W sumie, jakby tak nie patrzeć, wprowadzenie planu Marshalla to osobisty sukces Mateusza Morawieckiego, no bo jak informowaliśmy już Was we wczorajszym filmie, do którego link macie tutaj, to on właśnie lobbował u władz europejskich ten pomysł. Ciekawe, czy premier maczał też palce w etapach powrotu gospodarczego, bo jak się okazuje, już za kilka tygodni ruszą galerie handlowe. Jak na razie nieoficjalnie. Odmrażanie gospodarki będzie kontynuowane. Na horyzoncie widać już otwarcie galerii handlowych. Rząd pracuje nad wzmocnieniem antykryzysowym, podała w piątek Rzeczpospolita. Informatorzy RZ twierdzą, pracownicy co najmniej kilku galerii handlowych dostali informację, że 18 maja mają się stawić w pracy. 18 maja otwarte mają być galerie handlowe, wynika z informacji gazety potwierdzonych w kilku źródłach. Tak jest m.in. w Galerii Warszawskiej Woli, na wrocławskich Bielanach oraz w gdańskim Madison, czytamy w piątkowej RZ. Jak podaje dziennik, na biurko wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz trafić miało pismo z postulatami handlowców, by otwarcie galerii jeszcze bardziej przyspieszyć. Informatorzy RZ cytowani w artykule twierdzą, że wicepremier zapatruje się na to pozytywnie. Jak poinformowano, w czwartek minister Emilewicz pokazała też szczegóły projektu uzupełniania tarczy antykryzysowej. W nowym pakiecie znajdzie się fundusz dopłat do oprocentowania kredytów dla firm. Dopłaty obejmą kredyty udzielane przez banki komercyjne. Ich procentowanie pokryje Bank Gospodarstwa Krajowego. Przeznaczy na to w tym i w przyszłym roku w sumie ponad 0,5 miliarda złotych, podała gazeta. Napisali również, że rząd chce bronić poszkodowanych firm przed przejęciem przez graczy spoza Unii Europejskiej. Taki kupiec będzie musiał mieć zgodę UOKiK, ale o tym już mówiliśmy w poprzednim artykule. Samorządy, które na skutek zamrożenia gospodarki utraciły część wpływów z PIT, CIT i podatków lokalnych, będą się mogły dodatkowo zadłużyć, podaje gazeta.
No to co? Szykujecie się już na pierwsze zakupy, czy już przyzwyczailiście się do kupowania rzeczy w internecie, albo jesteście po prostu tak zaniedbani, że wstyd wyjść na miasto? Jak coś, to nie lękajcie się, inni też nie wyglądają zbyt estetycznie. Ciekawe w ogóle, jak zmienią się zwyczajne zakupy w centrach handlowych po pandemii, bo czy będzie więcej kas samoobsługowych? Co z przymierzaniem ubrań? Przecież w taki sposób bardzo łatwo o przeniesienie wirusa. No, sklepy, a także polityków zajmujących się odmrażaniem gospodarki czeka nie lada wyzwanie. Dajcie koniecznie znać w tej ankiecie, czy w ogóle odwiedzicie galerie handlowe zaraz po zdjęciu restrykcji, a my przechodzimy już do ciekawostki dnia. Ale zanim to, musimy się stosownie do tego obciąć. Brzmi to jak ASMR? Tak, wiem, że nie o taką folię chodzi, ale przynajmniej tak symbolicznie. Znajdujemy się właśnie w siedzibie Plusa, który pracuje nad wdrożeniem pierwszej komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. Prezes cyfrowego Polsatu Mirosław Błaszczyk podzielił się kilkoma informacjami na temat kierowanej przez siebie spółki, w tym dotyczącymi technologii 5G. Operator jest gotowy do uruchomienia komercyjnej sieci najnowszej technologii w paśmie 2600 MHz. Operator sieci Plus, wchodzący w skład grupy Cyfrowy Polsat, zapowiadał start komercyjnej sieci 5G w paśmie 2600 MHz w pierwszym kwartale 2020. Kwartał się skończył, a uruchomienie nie nastąpiło. Jak jednak powiedział Mirosław Błaszczyk, prezes cyfrowego Polsatu, sieć 5G należąca do kierowanej przez niego firmy jest już gotowa i może zostać w każdej chwili uruchomiona. Nasza sieć 5G jest już gotowa i w każdej chwili możemy ją uruchomić. Będzie to pierwsze komercyjne 5G w Polsce, tak jak pierwsi wprowadziliśmy LTE w Polsce, tak jak również chcemy być na czele. Pokazujemy w ten sposób, że polska firma, polski operator telekomunikacyjny może być liderem technologicznym w swojej branży. My nigdy nikogo nie gonimy i na nikogo się nie oglądamy. Koncentrujemy się na sobie i swoim działaniu i bardzo dobrze czujemy się w żółtej koszulce lidera i ścigającym nas peletonem, powiedział, trochę się chwaląc, Mirosław Błaszczyk w rozmowie z Rzeczpospolitą. Prezes cyfrowego Polsatu zapowiedział również, że grupa weźmie udział w organizowanej przez UKE aukcji na zasoby radiowe z pasma 3,6 GHz. Jednocześnie Mirosław Błaszczyk nie chciał komentować ostatniej decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wstrzymaniu biegu terminu na składanie ofert wstępnych w aukcji 5G. Prezes UKE podjął taką decyzję w oparciu o nowo obowiązującą ustawę. Skoro takie są przepisy, to nie ma co tu komentować, powiedział Błaszczyk. Będą mogli korzystać z jej benefitów. Przede wszystkim dużo większej szybkości danych, które zapewnimy dzięki łączu 5G. No, obecnie na polskiej arenie trwa wyścig o pierwszeństwo do sieci 5G, która w ostatnim czasie spowodowała bardzo duże zamieszanie w internecie, ale już w skali światowej, a nie tylko polskiej, bo w sumie to cały ten bunt przeciwko omawianej technologii przeniósł się także na ulice niektórych państw. Jak pewnie wiecie, w Wielkiej Brytanii zaczęto nawet palić maszty GSM. Nie mówię już o ludziach, którzy wiedzą, że 5G ma być przykrywką dla globalnej pandemii, a zdarzają się też takie jednostki, które twierdzą, że to 5G wywołuje koronawirusa. I tacy, co uważają, że komary przenoszą 5G? Czy jakoś tak? Nieważne, wprowadzenie tej technologii jako pierwszej w Polsce dla niektórych firm to prestiż, ale i marketingowy szachmat. Dlatego nie dziwota, że Plus stara się za wszelką cenę pojawić na pierwszym miejscu przy mecie. My będziemy oczywiście śledzić ten wyścig z niezwykłą uwagą, a teraz crème de la crème, czyli drętwy suchar. Przychodzi baba do psychologa i mówi: panie doktorze, wszyscy mnie olewają, nikt mnie nie słucha. Następny proszę. O ja pierdziele, jakie durne. Tego drętwego suchara podesłał mi John na Facebooku, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złotego psychologa. A
jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dąż do naszej grupy facebookowej Pocztawki Macieja lub napisz mi na Instagramie wiadomości prywatnej swojego suchara. Linki oczywiście rzecz jasna masz w opisie zarówno do mojego Insta, jak i do naszej grupy Pocztawki Macieja. Tymczasem oczywiście rozstrzygnięcie konkursu z Planety Faktów, a zaraz po nim warunki nowego konkursu dla wszystkich widzów. Laureatami ostatniego konkursu są, poproszę o werble, Bartosz Apola, Agnieszka Szynkowska i Gastrofaza. Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów. Skontaktujcie się ze mną mailowo na pebokrekords@gmail.com, gdzie jak potwierdzicie już swoją tożsamość, że to faktycznie wasze konto na YouTubie, dostaniecie od razu bon na Allegro o wartości 100 zł na dowolne zakupy w tym serwisie. Jeśli kupicie coś ciekawego sobie za tę kaskę, myślę, że taka kaska w czasie pandemii i tej kwarantanny całej może się wyjątkowo przydać, możecie się z nami podzielić swoją pomysłowością na naszej grupie Facebook Pocztawki Macieja, do której też wszystkich was zapraszam. A tymczasem dla wszystkich innych widzów, którzy jeszcze nie zasubskrybowali tego kanału, a mimo to oglądają, bo według statystyk YouTube'a jest takich osób aż 60%, czyli 60% widzów tego kanału jeszcze go nie subskrybuje. Jeśli zrobicie to teraz, albo zrobiliście to właśnie przed chwilą na początku tego materiału, wciśniecie dzwoneczek i napiszecie w komentarzu o tym, to w przyszły piątek o godzinie 18 w materiale znowu wylosujemy trzech z was i trzej z was wygrają po jednym bonie, również o wartości 100 zł na dowolne zakupy w serwisie Allegro, bo tak często narzekaliście, że dla pozostałych widzów nie robimy konkursów. A jeszcze czwarta osoba, która już dawno subskrybuje ten kanał, również niech napisze o tym w komentarzu, no i będą w sumie cztery bony do wygrania. Także subskrybujcie koniecznie, piszcie komentarze, a ja już się będę żegnał. Do zobaczenia jak zawsze o 6:30 i 18:00 każdego dnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.